Hej, witajcie z tej strony Krzyża, przed wami 10. odcinek The Binding of Isaac. O, jak świetnie zagramy Isaaciem. Zaczniemy od Curse of the Labyrinth, a zanim zapomniałem jak to się nazywa, to na tego prostu nazwę. Niestety będziemy potrzebowali dwóch kluczyków. Tak w ogóle przepraszam, że ostatnio obiad był zdesynchronizowany, coś tam nie mogłem zsynchronizować i zrobiłem w końcu tak jak było. No i myślę, że już to się więcej nie powtórzy. Powiem wam, że zawsze mam pecha z... Goddammit. Z nagrywaniem... Isaaca, zawsze coś nie tak, ale... Ten odcinek, który właśnie miał zbugowaną synchronizację audio-video, miał najwięcej lajków, więc nie narzekam. No, zwolnimy tylko ogniska. Na basemencie jeszcze się to opłaca, bo nie mamy coinów ani niczego. Może coś się tam uda zebrać. W cavesach jeszcze można odbity rozwalać, a później mi się zdecydowanie nie chce. Dobra. Na razie jakbyśmy mieli dwie bomby, to może byśmy próbowali z secretami. Na razie nie ma co. Okej. Okay. Bum bum, dobra. I to jest chyba już droga... Łowo, droga do nie do secreta, przejść do bossa oczywiście. To jest długa. Patrzcie, tu będzie boss. Tak jak mówiłem. Tylko niestety potrzebujemy kluczyk. No cóż, idziemy walczyć z Lajem. Czy zużyłaś na niego bombę? Pewnie walnę tak bombę, że nawet go nie trafi. Goddammit, jeszcze robi kupę. Tak, więc myślę, że to będzie prosty boss jak na początek. Szkoda, że to jest z niego zielona odmiana, nie przypada za nią. Ponieważ będzie do nas strzelał cały czas. A na to się łatwo nadziać. Teraz jakby go nie rozwali, to by idealnie we mnie trafił. O, właśnie widzę. Jak widzicie, na lewego łatwo się nadziać niestety. Ale jeden soul head to nie jest tragedia. Okej, okay, jeszcze tylko końcóweczka. Jest. Damage upgrade zdecydowanie bierzemy. A drugim bossem będzie monstro. Nawet dwóch... Dwa monstro? Nie dwóch monstro. Bez sensu. Możemy się tu... Ten... Nie, trzeba oszczędzać bomby. Mamy tylko jedną. Chciałem powiedzieć, że jakby nie tak wyskakiwał w niebo, to by można postawić mi bombę. A i miałem nadzieję, że... Idealnie ustawię się między dwoma szutami. Widziałem, że to na mnie leci. Jakby co. Aż jakiś ślepy nie jestem. Speed upgrade, speed. No, jeden się przynajmniej wypadałoby wziąć. Ten. Damage upgrade. Myślę, że się opłaca. I teraz w poszukiwaniu kluczy. W sumie właśnie po tych 4 niecałych minutach moglibyśmy wyjść, ale nie, trzeba coś tu jeszcze podostawać. Sam pakt nam nie wystarczy. No proszę, kluczy, chociaż dwa. Jest szansa, że w skrzynce będzie. Zwiększenie szansy na zdobywanie kart niekoniecznie. Można je poświęcić na ten floor jedynie. Jest szansa, że dostaniemy kartę Stars. A wiecie, to są takie mikroskopijne szanse. Ale zawsze większe szanse to będą niż z Cancer. Z Rakiem. Okej. Okay. Jeszcze tylko wypyk. Jest. No i niestety nie ma kluczyka. Co się dzieje? Tak was rozwali. Pyk, 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 pyk. Nawet nie widzi co was trafiło. No. Bitch fucking please. Żadnego kluczyka. Jeżeli to mi uda będzie na górze. Jak się nie dostaniemy do żadnego itemu, to będzie kiepsko.
God damn it. O, mam dwa hity, ładnie. Kluczyk! Ohohoho, pyk. Domyślałem się, że będzie jakiś gaj, będzie zawsze miał takiego pecha. I co będzie? Rage, to akurat świetne. Lubię. Najpierw wbiję do wszystkich możliwych pokojów. A potem dopiero użyję tego pila. Wbijamy. Dwie skrzyneczki. I nie, idę stąd. Rage upgrade. Mogło być lepsze, ale zdecydowanie też mogło być gorsze. Tak więc nie dostaliśmy karty Stars, idziemy po nasz Cancer. Nie ma żadnego sposobu, żeby dostać, jeszcze tak rozkminiam. Mnóstwo miejsc na sekrety, więc nie opłaca się po prostu grować. Nie, kasę też zostawiamy. No to już po prostu będziemy musieli pójść dalej bez innego itemu. To jest właśnie minusem poziomu XL na basemencie. No tak. A przynajmniej ten Rage jest. No poważnie, labirynt kolejny. A przynajmniej mamy dobry damage przez pakt i co? I pentagram. Pójdźmy w górę, będzie szybciej. O, zabawnie, nie przepadł. Wow. Właśnie nie lubię tego, jak oni randomowo mogą głową machać. Shit, jestem lekko uwiedziony. Dwa kluczyki. Czyli na tym florze już odwiedzimy sekrety. Boże, i co byłby? Tylko pytanie, gdzie one są? No tak, ironia losu. Teraz będziemy mieli mnóstwo kluczyków. Tyle? Nie podejdziesz? No. Gdzie są te itemy? Jakby dało się bombową muszkę koło tego kamienia zbalić, to by zaoszczędził bombę. Tak jest. Jeszcze damage upgrade, jak świetnie. Teraz nawet mi nie szkoda, że nie dostaliśmy tamtego itemu. Nie, cokolwiek to było oczywiście. W dół. Mamy wielki damage jak na cavesy. No, jak już rozwaliliśmy i... Raz, to będzie łatwo ich podbijać, właśnie. Speed nam się zmniejszył? Tak, speed nam się zmniejszył, mimo tego, że podnieśliśmy już jeden. Jedna bombka, nie będę ten ryzykował z szukaniem sekreta. A może najpierw strzelających, które odwalimy. Tacy też strzelają, ale przynajmniej nie mierzą. Dobra, ten miał coina, pyk, kluczyk, ładnie, 4 kluczyki, 5 coinów, więc do sklepiku się nie opłaca. Aj, zawsze się te robaczki bukują w takim pokoju. Wow, shit, widzieliście jak było blisko? Nie, wolę ten. Mianowicie tamten sprawia, że jak dostaniemy hita, to jest szansa... O shit, to jest champion. To jest szansa... na to... że tam muszki nam pomogą. Not big deal. Zobaczmy, co mamy tutaj. Nie przepadam za tym. Wysycanie życia. A na chybu, kiedy nie podniesiemy i odłożymy. I... poczekamy, aż nasze D6 się zliczeruje. Haha, tu bombkę na pewno na dole użyjemy. Ja też nadzieję, że będzie się rozwali przy okazji jeden turet chociaż. Nie zdziw się, jeżeli mój głos się właśnie zmienił, ponieważ od tego momentu nie wiem, dlaczego w ogóle nagrywanie się
wyłączyło, mianowicie, wiecie, głos się całkiem usunął. Z tego też powodu muszę nagrywać go osobno. Na szczęście chest się nagle naprawiło, więc już reakcje, jakie tam miałem, a emocje powiem, że miałem niezłe wtedy. Emocje z chest będziecie mogli usłyszeć te oryginalne. No i myślę, że tu będę musiał goddamn przez pół godziny mówić. No i co? Strasznie dziwny poziom nam się zrobił. Same XL levele. Jeszcze ludzie mi tu nie pomagają, na scenie będą mnie spamowali, więc na chwilę się tam offline. Dobra, i teraz jest w porządku. No niestety to najgorsze, że nie za bardzo tak umiem komentować, ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie pamiętam co w ogóle tu dostaliśmy. Range and speed, okej. Okay. I sobie, nie wiem, pójdźmy w prawo, poszukajmy kolejnego itemu. Z takim damage'em to nie ma w ogóle problemu z takimi jakimiś rzeczkami. Z większością ilością bossów nie będzie większych problemów. I co jest dalej? Sekundka. A no tak, tu jest szansa, że będzie secret, mianowicie jeżeli w tym miejscu będzie secret, będziemy mogli się dostać do bossa a promu po prawej. I tak też jest, więc tutaj nam bardzo dobrze się złożyło najlepsze miejsce na Secret Room. Mianowicie, żeby się dostać do tego boss trapu, tak to się nazywa, musielibyśmy mieć mniej niż jedno serduszko. Czyli musielibyśmy znaleźć Arcade albo Blood Machine, tak to się nazywa. Musiałem się upewnić. I wtedy byśmy musieli się złożyć właśnie do pół serduszka i wtedy dopiero byłoby nam dostępne. Chyba, że właśnie rozwalimy sobie ściany i wtedy jest dostępny niezależnie od ilości serduszek. W tym pokoju są tylko dwie fale, więc tu tylko rozwalimy Lego jest po wszystkim. I wbijamy do bossa. Za Headless... jak on się nazywa? Horseman? Headless Horseman, co nie wiem, co tak się nazywa. Nie przepadam, ponieważ właśnie walczymy teoretycznie z dwoma bossami, czego obydwoje są wkurzające, tak jak sobie widzieliście. Ale myślę, że koniec będzie wkurzający, bo jego szoty mogą więcej zadać. Jeszcze będzie zostawiał taki głupi kwad, na który łatwo można wpaść, mimo to, że ten szot nas nie trafił. Poza tym jedyną rzeczą, którą od niego dostajemy, jest koń. Więc to się mija z... właśnie walczenie z tym bossem. Jak widzicie, mamy taki damage, że nawet czad nie jest dla nas jakimś większym problemem. Jedyne na co trzeba uważać, to na jego przyjaciół. Bo strasznie łatwo ich nie zauważyć, tak jak tutaj mało brakowało. Ale jak widzicie, to jest kwestia tego kilku sekund. Więc pyk pyk pyk, deal for devil. I krab jest kolejny. Szansa na kolejny damage upgrade. Jak się dowiedzieli po długości filmu i pokonaliśmy go, wątpię, żebyśmy mogli bić się z Kraptusem przez ponad pół godziny. No i jeszcze mamy taki damage, że on nie jest dla nas problemem i jeszcze po tym Cole'u w prezencie na gwiazdkę dostaniemy jeszcze większy damage. W ogóle strasznie się tu nam udało za chwilę damage upgrade, jak widzicie tutaj Christmas present. Okazja mnie okazja, niedługo będą święta, więc prezent dobrze, że dostał. Będziemy to zmieniać? Tak. Na HP up opłacało się. I teraz wracamy w poszukiwaniu kolejnego itemu. Oczywiście wiemy gdzie on jest, bo tu na dole jak widać go nie ma. A nie odkryliśmy jedynie tej części mapy koło sklepu. I teraz długa wędrówka. Moglibyśmy teoretycznie zrobić sobie skrót przez Secret, a wtedy byśmy stracili wszystkie bomby i troszkę byłoby ich szkoda. Mamy full fire rate i siłę i strength. Tak, bo strange to jest dziwny.
Więc CMF. Pewnie już wbiłem do sklepiku. To jest właśnie... Najgorsze, że sam nie pamiętam co robiłem. A sklepik to oczywiście Greed. Nie parę, że mamy dużo kasy, moglibyśmy wydać na jakiś fajny itemek, na kompas, na mapkę, na... Candle niekoniecznie, bo mam, to jest pod spację item, ale jest dużo itemów, które moglibyśmy kupić. Nawet Soul Heart'a można by kupić. A tu nie, trzeba z Greedem się bawić. Moglibyśmy teoretycznie ponieść ten item za pomocą Horsemana, po niego, bo Horseman to jest boss. Za pomocą pony, ale to też troszkę mija z celem, żebyśmy szli z powrotem do bossa, brali konia, wracali z powrotem. Co sobie podwoimy ilość coinów. Wiecie, to byłaby za duża strata czasu i zresztą jestem zbyt leniwy na takie rzeczy. Więc COVID ludzie nie jest dla nas wielkim problemem. Kilka sekund nie znikają. Gdzie jestem i ten room? No, w końcu. I nawet się nie przejmujemy, że dwóch typów na nas biegnie, po prostu strzelałem przed siebie. Kamikadze. Przy kości jednego serduszka robimy coś na pozór bad gazu, tylko że to jest eksplozja. Taki strasznie mały zasięg i duży koszt, jak na właśnie jedno serduszko to jest dużo. Więc to jest bezużyteczny item. I że tu mamy dwie bombki na pocieszenie. I możemy iść do Depthsów albo Necropolis, tak się nazywa odmiana, najprawdopodobniej tak, zawsze zapominam. Katakumby są w Cavesach, a Necropolis w Depths, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak więc omijamy ten trinket, nic specjalnego. Kensei w ogóle nie powiedziałem, on robi dwukrotnie chyba. Po prostu zwiększa szybkość strzelania i to znacznie. Powiedziałem właśnie, że dwukrotnie, ale nie jestem tego 100% pewny. Tutaj mały crash jak zwykle przy zmianie poziomów na XL. Zazwyczaj one się dłużej ładują. Niestety, jedyne co tu można zrobić, to patrzeć w zawieszony proces i czekać aż się odwiesi. Ale na szczęście szybko się stało i znowu poziom XL, trzeci raz z rzędu. Stąd właśnie jest nazwa tego odcinka. Ale pajączki nie są dla nas już big dealem. Każdy na hita, nawet te podwójne. Nie przypadam za Necropolis, bo są tu sami najgorsi przeciwnicy. Są głowy Greedu, są o te typki wkurzające. Gadet. Dobra, jakoś tu się udaje robić uniki. Właśnie się zdziwiłem, że chyba pierwszy raz od długiego czasu w takim pokoju nie dostałem The Mage'a. Oj, coś tu mieli. Ponieważ że czasem się będzie zmieniała grafika na low, bo była ustawiona przez pomyłkę na automatic. I przy spadku FPS-u po prostu się detale zmniejszały. Ale od następnego odcinku już będzie w porządku. Champion Son chował coina, nic specjalnego. Pills... Bad gas, not big deal. Sun zawsze może się przydać, więc lepiej mieć przy sobie. Easy one, dużo kluczyków. Tu na dół pewnie, tak. I nawet hangent, nawet nie wiem jak oni się nazywają, wisielce po prostu, nie są dla nas big dealem. Rozwalałem na kilka hitów. Tego typu pokoju się najbardziej boję, właśnie z głowami gridów. Bo łatwo właśnie chce się zrobić unik od jednego, a wpada się w szoty innego typka. Na dół. Ślepy zaułek. A nawet Batlika jest teraz niesłychanie z problemem. Zwalamy w pół sekundy każdego z osobna. Karta to było... Hangetman. Możliwość latania w jednym pokoju, not big deal. Lepiej zostawić sobie The Sun.
I w końcu pierwszy item room. Aj, tu źle uciekłem niestety. Spider is bad, tak. Zmieniamy na... Slot machine, na portable slot machine. Zużyjemy tu 6 coinów, dostaniemy w zamian za to pół serduszka, którego nawet nie użyjemy. I idziemy dalej. Czy będzie secret może? Nie, jednak nie, nieważne. Tu będzie, tak? Będzie, oczywiście, że będzie. Odzyskujemy coiny, które straciliśmy i można iść dalej w poszukiwaniu kolejnego itemu. A i najgorszy pokój, jaki może być, 4 głowy Grida. I czasem, znaczy, ta muszka neutralna jakoś nie przeszkadza, ale może wkurzać, jak się ją rozwali przypadkiem w czasie walki. I chyba to pierwszy raz się maski pojawiają, o ile się nie mylę. Aż nie mogły się przy niej pojawić. Maski są jednym z gorszych przeciwników. Na szczęście tu mamy taki damage, że ich serce rozwalamy na kilka hitów. Co będzie? Coiny. Użyteczne, użyteczne. Mnóstwo wisielców i... I głów gridów. Tak, to chciałem powiedzieć. Poszukiwanie itemu i bossa. Bossa też w sumie można by rozwalić. W której chęty ty idziesz? Co ty robisz? A, ty chcesz zmienić ten item. Dobry pomysł. Zamiast portable sheet dostaniemy relik. Jeszcze ten relik uratuje nam kilka razy życie. Szkoda, że tak późno, ale mimo to jest dobry item. Teraz odkryjmy tutaj resztę zakrytego terenu. Trzeba szybko rozwalić ogniska, bo one lubią nas zaskakiwać. Na szybko serce rozwalane, drugie też. Kluczyk, no podnieś kluczyk. I w górę. Teraz wyjątkowo trafiamy na łatwe pokoje, przez to, że mamy taki damage. I straciliśmy wszystkie serduszka, w ogóle nawet nie zauważyłem. W sensie te solo hearty. Trzeba nie zacząć uważać. Nie ma nigdzie tego itemu. Bardzo kiedy w kilka sekund ginął, serduszko na bok. Ślepy zaułek z najgorszymi typami, jakie można było spotkać. Jakimś cudem tu nie dostaliśmy damage'a, aż się zdziwiłem. Myślałem, że tu na replayu się kawnę, jak to zabiję, niestety. Też nie zauważyłem, okay, no, co się stało. I... Soul Head, który na pewno nam pomoże. Slot machine, not big deal. Muszki. No, na szczęście tu się udało bez większych strat. Ale bez żadnych strat. I strasznie wkurzający mob, jeżeli nie mamy dużego damage'a. Jego można na pewno tłuc i tłuc, a on sobie spełni muszki, do których musimy strzelać. Bum bum. To teraz zwolnimy tego na krótko. Niestety to było zbyt krótko, więc szybko straciliśmy nasz solo heart. Czy tu? W ogóle nie pamiętam, gdzie był tu item ją. I czy tu już dostaliśmy ten item, który przeważył w dużym znaczeniu cały let's play, gameplay. Goddammit. Nie ma jeszcze itemu. To jest shitowy pokój, bo jest powalnia i jeszcze ma te niebieskie kolce. Najgorsze jakie mogą być. Jakim cudem, a nie, nie dostaliśmy jeszcze... Nie, w ogóle nie dostaliśmy hita. I ciśniemy na dół z dwoma serduszkami na koncie. Dlatego nawet nie chcemy się dzielić nimi z Devil Judgmentem. I sklepik. Bijamy, to pewnie weźmiemy serduszka, a potem pewnie wbijemy do sklepiku, tak? Tak. I oczywiście nie, przecież nie mogło być sklepu, nieważne, że grid był ostatnio. Musieliśmy spotkać super grida.
tego też wynika, że ani razu nie mogliśmy nic kupić w sklepie. I nie będziemy mogli kupić, bo już nie będzie sklepów. God damn it. Mnóstwo kasy, która się marnuje. I w końcu wymarzony item ją. Rozwalaj typów. Dobra. Nie przypadam za tymi typami, jak jest. Znaczy to akurat dobrze, że są schowani za tym. Za tym jakby wyjściami. Za trzecim tymi na klucze. Przynajmniej sobie nie biegają swobodnie i nie wkurzają. Jeli to sprawia, że jak mamy pół serduszka, to nam się spełni mały Steven, więc to nie jest big deal. I tak, w końcu to, o czym mówiłem wcześniej, czyli Quad Shot. Tego jeszcze chyba nie widzieliście. Z takim damage'em i z Quad Shotem każdy może się od razu poddać przeciwników. Wyjątkowo dużo HP miał właśnie ta odmiana czada, a się dziwiłem, że tak długo się trzyma. O późniejsi po sobie zobaczycie, jak będą go ginęli. I teraz w poszukiwaniu bossa. Po co w ogóle i dalej, jak już odkryliśmy właśnie sklep, dwa jeden secret i dwa itemowy. Więc... w sumie tylko w tej odnodze może być boss, bo... tam koło sklepiku to w żadną stronę się nie... nie przedłuży ta odnoga na górze. Więc tutaj sobie bierzemy. Co tu wypadło? Golden Key, której i tak nie użyjemy, ponieważ otworzyliśmy już wszystkie możliwe miejsca. I idziemy walczyć z... a tym pajączkiem zawsze szybciej ginie, bo ma mniej życia od... kogo? Gadaj, zapomniałem nazwy tego bardziej popularnego pająka. Od Widowa, oczywiście, że Widow. HP up teraz jest konieczne. Giniemy co chwilę przez tą ilość HP, więc trzeba pracować na tym. Czerwona odmiana ma być to najlepsze, co mogło nas spotkać. Nie będzie żadnych nie będzie w ogóle spełniać przeciwników nam tutaj boss. Jak widzicie, pasek znika w mgnieniu oka. Jeszcze chyba... tu się głupio wpakowałem, od razu serduszkę straciliśmy. Pyk. Ale na szczęście jest Eternal, co sprawia, że będziemy mieli 5 serduszek. Tutaj zmienimy Tears Upgrade na coiny, które się nam zdecydowanie przydadzą. I idziemy do Utero jedynki. 5 serduszek. I załóżmy, pójdziemy na dół Hollow. Już w Utero pojawiają się bossowie w zwykłych pokojach. Na szczęście z quadshotem i takim damage'em nie ma co się nawet martwić. Lewo. Mnóstwo blastocytów, chyba tak się nazywają ci przeciwnicy. Rzadko go spotykam jako bossa w ogóle. On się robi jakiś wielki, potem się dzieli na dwóch i tych dwóch się dzieli dopiero na czterech. I oczywiście każda trafia ma jakieś inne właściwości. Niby się boję pod tym względem tych pokojów, że te fetusy, czy jak to, nie pamiętam jak nazywają to zagraniczni let's playerowcy, zawsze nas spychają do krawędzi i wtedy nas mięska dobijają. To znowu maski. No big deal, niestety to jest ciężki przeciwnik, więc trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Dobij go. Ah, fuck. Dobra, dwóch już z głowy, jeszcze tylko te serduszka są koło siebie. Wbijamy, pyk i nie macie. A i ślepy zaułek, więc nie ma co tu siedzieć, po prostu będziemy uciekać z tego pokoju metodą speedrunową. Dobry jest ten motyw, jak się ma doktora Fetusa. Epic Fetus też w sumie jest dobry pod tą taktykę, mianowicie po prostu wbijamy do pokoju, mamy gdzieś przeciwników i rozwalamy drzwi i wychodzimy. Dobry jest, jak mamy mapkę i kompas. To wtedy po prostu już znamy najkrótszą możliwą drogę do bossa i możemy sobie kilka sekund bossów pokonywać. W ogóle dojść do nich i pokonać, o co mi chodziło.
Każdy na hita najwyżej na 2. Tu mamy przeteleportowanie do bossa. Dlatego też użyjemy teraz Sun. Troszkę tego nie przemyślałem, bo mogłem tego użyć na bossie. Ale trudno. Tak przynajmniej znamy do niego najkrótszą drogę. I teraz zostawimy sobie kartę na chest. Bo nie chce mi się chodzić po całym chestie, mając nadzieję, że nie stracimy HP, bo mamy naprawdę tych serduszek mało. Tutaj bossem będzie Teratoma, odmiana fistuli, która sprawia, że fistuli, jak się rozwaliły, to najmniejszą formę, najmniejszy odłamek właśnie fistuli, to wypadają robaczki, to wypadają pająki. Są słabsze, ale są szybsze, więc łatwiej się nadziać. Są gorsze właśnie od mobków fistuli. Czyli zmieniamy szybsze szoty na HP up. I idziemy do Utero dwójki. Tak? Idziesz? Tak. W Utero dwójce. Tak, będziemy zwiedzać. Trzeba jednak zostawić tą kartę na później. Jak załatwić tego typa? Of course, trzeba się pokazać, ale to nas wysadzi. Ale można to zrobić tak. Bierzemy bombkę. Nie, tak nie. Podchodzisz do typa i rozwalasz go zielonym. Zaoszczędziliśmy bombkę i troszkę życia. Małe czady, trzeba by szybko uciekać. Nie ma co ryzykować utraty serduszek. Szczególnie, że nie mamy ich za dużo. Dobre jest na Cathedral i do chest już mieć serduszka poza widokiem. Wtedy się w ogóle nie martwimy i do szotów dostajemy. A gdzie jest to widoczne, to znaczy, że mamy ich mało. Tak więc... Znowu spotykamy tego wkurzającego typka. I chyba jedynym sposobem na rozwalenie go będzie po prostu użycie bombki. Dobrze jest, jak się ma w takim wypadku Pretty Fly, Guardian Angel, Sacrifice Knife, ewentualnie Super Meat Boya, poziomu pierwszego albo drugiego. Po prostu stoimy wtedy przy tym cypku, przy tym mobie i po prostu sobie czekamy, aż zginie. Tutaj akurat postanowiłem pokonać tych Lorek Juniorów, ponieważ są mniejsi i są niebiescy, co znaczy, że dostaniemy Soul Hearta. A teraz to się opłaca zdecydowanie. Od Glutoni zobaczy zawsze te jego szoty. Nieważne, czy jego szoty będą jakieś super widoczne, czy się właśnie schowa jeden za drugim, zawsze wpadam na to. Była serduszka bezużyteczna, ale odzyskaliśmy przynajmniej z powrotem nasz Soul Heart. I znowu będziemy szukać bossa. Bum bum, kluczyk. Już nie ma problemu, że w chest będzie... Nie będziemy mieli dostępu do jakichś itemów. Mamy tyle kluczyków, że to już nie ten. Nie, w ogóle nie musimy ich zbierać i w końcu znaleźliśmy... W końcu znaleźliśmy... bossa. Mom's Heart, znaczy to nie jest Mom's Heart, tylko It's Leaves, I guess. Jak widzicie, tutaj Fistula tworzy takie robaczki tam. Ta czarna odmiana tworzyła pajączki. Jak widzicie, tutaj oczka na hita, chyba że tak nie trafimy, to tutaj na 2. I patrząc na pasek, możecie zauważyć, że ta walka nie będzie zbyt długa. Każdy mob, który spełni główny boss, jest rozwalany w kilka sekund. I dzieje się przykład shotie w takim damage'u. Jeszcze Tears Upgrade mieliśmy z Squeezie'ego. Wydaje mi się, że tylko Squeezie'ego mieliśmy, a mimo to mamy wielki Tears ten. Naprawdę jesteśmy szybcy. Co chwilę te shoty wylatują od nas. Więc to jest tylko kwestia minuty albo dwóch. No to jak mówiłem, automatyczną grafikę ustawiłem, więc troszkę tu jakoś się pomniejszyła, ale...
Myślę, że czasem lepiej myśleć o płynności niż o jakości. Tak więc idziemy do Cathedral. I myślę, że tą karetę zostawimy dopiero w ostateczności. Też postaramy się nią dojść aż do chest. Ale jakby była jakaś tragedia, jakiś super trudny boss, że giniemy, to trzeba będzie użyć jej szybciej, żeby od razu się przenieść do Isaaca. Zwiększenie szansy na dropa, not big deal. Poza tym potrzebujemy Polaroida, żeby przenieść się do chest. Znowu wkurzające, żeby nas nie trafiło. Dobra, udało się. Wkurzające muczki. Mamy więcej bomb. A jednak nie, pójdziemy. Zastanawiałem się, czy nie zrobić tej taktyki na zmienianie biblioteki w źródła itemów. Mianowicie właśnie podnosimy książki. Podnosimy D6 i zmieniamy je. I tak do czasu raz podniesiemy wszystkie książki. Ale niestety znalezienie biblioteki dopiero w Cathedral to jest zły pomysł. Znaczy, dałoby się, ale by dałoby się przerobić bibliotekę na źródło itemów, ale musiałbym po prostu zwiedzić wszystkie pokoje, a to nie jest dobry pomysł. Łatwa strata serduszek, tak jak tutaj przy tych aniołach, Angel Fetusach, tak chyba się nazywają te mowy. I niestety właśnie jakbyśmy spotkali takich więcej pokoju, żeby zrechargować D6, to by się nie opłacało, bo mielibyśmy większą stratę właśnie serduszek niż zysk z tych itemów, które byśmy mogli znaleźć. Moglibyśmy dostać jakieś, nie wiem, fasole i to w ogóle nie byłby deal, abyśmy stracili mnóstwo życia. Tak więc po prostu szukamy jak najszybciej drogi do Isaaca. Chociaż jeszcze będę tu miał nadzieję, że na przykład niezależnie od niej po prostu będę zwiedzał wszystkie pokoje. Dlatego ten reroll jeszcze wykorzystam na bibliotece. Dammit. Na szczęście jakoś się tu udało zrobić unik. I przypadkiem Headless Horseman otworzył nam secreta. A co może być w secrecie? Koiny. Przydatne koiny. Tak więc cofamy się, tak jak mówiłem, do biblioteki. I jeżeli właśnie chcecie, jeżeli jesteście na wcześniejszych floorach, na przykład, nie wiem, na Cavesach, co się opłaca, na bibliotece, za bardzo nie, bo to są małe pokoje, to bardzo się opłaca rolować to cały czas. Mieć nadzieję, że w końcu podniesiecie wszystkie książki. Ich nie jest zbyt dużo, więc spokojnie na wiki możecie sprawdzić, ich jest kilka, nawet nie kilkanaście. Myślę, że spokojnie tam 7 albo 9 ich jest. I wystarczy to zrobić właśnie kilka razy i wtedy sobie podnieść zwykłe itemy. Kolejne serduszko na pewno się przyda. I w końcu znaleźliśmy bossa. Jeszcze sobie weźmiemy skrzyneczkę, otworzymy. Kluczyk bombka się przyda i wbijamy do Isaaca. Będzie ciężko, ponieważ zawsze wpadam na te szoty obszarówki z fazy pierwszej. Według mnie chyba ona jest najlepsza, boże, najtrudniejsza. Ponieważ właśnie strzela w każdą stronę. Jeszcze te homing bombs łatwo jest ominąć. Samonaprowadzające się filtrowe łzy. A te się strasznie łatwo kamuflują w spamie miliona innych łez, które lecą w twoją stronę. Ale na szczęście już jest druga faza. O ile mi się dobrze wydaje, że w drugiej fazie już nie ma tej obszarówki, są jedynie fioletowe szoty, które jakoś już ogarnąłem. Omijanie jakoś ogarnąłem tak, żeby nie zostawać, jedynie nie zostaje od tych zwykłych łez. Tak więc trzecia faza wydaje mi się najłatwiejsza. Bo już nie ma w ogóle tych zwykłych łez. Trzeba jedynie uważać,
Żeby te szoty pewnie się tak nie zawróciły, jak to jej mało brakowało. Szybko pokonujemy Isaaca, żeby nam nie wzywał kolejnych Angelów Fetusów. I dobijamy. Jeszcze mam w planie zrobić tak, żeby w ogóle nie odwiedzać żadnego zwykłego pokoju w The Chest. Z tego też powodu zrecharge'ujemy The 6 za pomocą tych tutaj kilku pokojów. Na szczęście muszki to nie jest big deal. Co tu jest po prawej? Niestety musimy iść jeszcze do góry, ale w międzyczasie otworzymy tą skrzyneczkę, a w niej co to było? Bombki, nic specjalnego, jeszcze zapalone. Takie się nam zdecydowanie nie przydadzą. Więc tutaj za bardzo się to nie opłacało, ponieważ wymieniliśmy kluczyk i bombkę na... Na bombkę? Goddammit. Nieważne co było w tym części, po prostu idziemy recharge'ować D6. To jest najgorsze właśnie... Na najprostszych muchach zawsze muszę jakiś fail zrobić. Tak więc w końcu możemy spokojnie pójść do The Chest. Na szczęście to już nagranie mi się zachowało, więc wracamy do oryginalnego nagrania. Dzięki wielkie i miłego słuchania już moich prawdziwych emocji. Dobra. I pyk. Pyk, pyk, pyk. Ja patrzyłem, czy nie zużyję za dużo kluczyków. Bierzemy to, co nam dają chesty. I pokonujemy. Jest taki coś? Pokonujemy Blue Baby. Pyk. Może być. Może być. To zdecydowanie tak. A czy chcę familiary? Ty mi pomożesz. Tego nie lubię. PhD, bezsensownie. I... Maksymalny fire rate. Świetnie. Isaac vs. No, zawsze w to wpadam. Według mnie pierwsza faza jest najtrudniejsza. Może jeszcze... Druga jest... Pierwsza albo druga. To czasem mam szczęście w tej, czasem mam szczęście w tej. Shit. Dawno takich uników nie musiałem robić w chest. Aj, padniemy. Za mało serduszek mam. Będę walczył do końca oczywiście. Jeżeli dobijemy do trzeciej fazy z tymi serduszkami trzema, to są szanse i to nawet duże. Shit, jak tu do ciebie dojść? Tak. Shit. Już na szczęście nie robi tej obszarówki, co mi zawsze przeszkadza z pierwszej fazy. Idź w trzecią fazę, dude, proszę. Są szanse. Uciekamy. Shit. Ja chcę to wygrać. Muszę to wygrać. Shit, przegraliśmy. Aż mi zmieliło. Shit. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Isaac, Blue Baby, gin, daj mi serduszko, jest serduszko. I wygraliśmy, dzięki wielkie za tą emocjonującą walkę. Z tej strony żegna się Krzy, peace.